Witam serdecznie, jestem Patrycja Królik. Znajdujemy się w miejscu, gdzie tulipany wszędzie nas obiegają, ale w tym miejscu chcę Państwu przedstawić, Wam wszystkim, co zrobić z takimi tulipanami, gdy już je zakupimy i przyniesiemy do domu. Pokażemy kilka prostych trików, co możecie z nimi zrobić. Na początek, co jest najważniejszą sprawą? Przynosząc je do domu, zwróćmy uwagę, w jakim one są stanie. Czy one są jeszcze nadal sprężyste, czy wymagają od nas troszeczkę trików. Pierwszą rzeczą, na którą największą musimy zwrócić uwagę, to w jakim stanie znajdują się łodygi, czyli ta część. Co musimy z nimi zrobić? Musimy przygotować sobie do tego celu zwykły, prosty nożyk. Zakazane są tutaj absolutnie nożyczki, które mogą uszkodzić nam wiązki przewodzące. Więc mamy paczuszkę z tulipanami, nożyk i przede wszystkim zimna woda. Przygotujmy sobie na początku naczynie, w którym chcemy je umieścić. Z niewielką ilością wody, zawsze możemy ją uzupełnić. I obcinajmy około 1 cm powierzchni tej łodygi. Jeżeli zauważymy, że one są delikatnie zwiędłe, wstawmy do wody w ten sposób i odczekajmy około godzinę, aż one ustabilizują się, pobiorą wodę i wtedy dopiero będziemy mogli je rozpakować, ewentualnie rozłożyć w sposób spiralny. Kolejną rzeczą, którą powinniśmy sprawdzić, to to, czy nie mamy jakichkolwiek uszkodzeń liści. Jeżeli takie się zdarzają, rozpakowujemy taką paczuszkę. Powinniśmy tego typu liście usunąć. I oczywiście powtarzamy czynności. Wstawmy sobie na razie w ten sposób tulipany. Możemy je rozłożyć według uznania. Wiadomo, że można tutaj to wszystko jeszcze doprecyzować. Następną rzeczą, o której chciałam wspomnieć, jak dobrać miejsce w mieszkaniu, gdzie powinniśmy wstawiać takie tulipany. Pamiętajmy o tym, aby unikać miejsc bardzo nasłonecznionych. To jest takie numer jeden. Numer dwa to nie stawiajmy kwiatów przy wszelkiego rodzaju grzejnikach, kominkach czy palących się świecach. One wytwarzają ciepło i powodują to, że nasze kwiaty znacznie się starzeją. Co ważne, tulipany nie mogą mieć bardzo dużej ilości wody w pojemniku. Lepiej jest każdego dnia uzupełnić tą wodę, niżeli całe naczynie zapełnić wodą, które spowoduje to, że liście zaczynają nam obgniwać. Także to jest taka, myślę, najważniejsza rzecz, którą trzeba zastosować po przyniesieniu tego do domu. Kolejna taka sprawa, jaką mamy trwałość pozbiorczą tych tulipanów? Jak długo możemy się cieszyć ich kwitnieniem, walorami dekoracyjnymi w domu? Myślę, że to jest około 14 dni, chociaż możemy to znacznie wydłużyć. Stosując wszelkiego rodzaju profesjonalne odżywki i tak jak tutaj producent wskazuje, mamy tutaj miarkę, taką niewielką ilość nawozu rozpuszczamy w około litrze wody i uzupełniamy pojemnik czy też szklane naczynie, w którym chcemy te tulipany umieścić. Dobrym trikiem jest, uwaga, zwykła moneta. Taka moneta czy też aspiryna, myślę, że każdy znajdzie ją w domu, po wrzuceniu do takiego pojemniczka powoduje nam to, że wszelkiego rodzaju bakterie tutaj obumierają, nie rozwijają się, a żywotność naszych kwiatów jest znacznie dłuższa. O czym tutaj jeszcze warto wspomnieć? No jak wiadomo, tulipany to kwiaty wiosny. Z czym powinniśmy je łączyć, a czego powinniśmy raczej unikać, tworząc różnego rodzaju dekoracje? Zbliża się okres Wielkiej Nocy, więc takimi drugimi sztandarowymi kwiatami wiosennymi są narcyzy. Bardzo ładnie komponują się z tulipanami, jednak wolałabym unikać tego połączenia, ponieważ narcyzy powodują szybsze obumieranie czy też więdnięcie tulipanów, więc z tej kompozycji proponowałabym zrezygnować. Tulipany w szklanym pojemniku w swoim towarzystwie czują się najlepiej. Jednak pamiętajmy o tym, że możemy wzbogacić ich atrakcyjność i dodać tutaj na przykład pędy brzozy, bezlistne oczywiście, różnego rodzaju pędy kwiatostanowe, takie jak hamelaucjum, czyli kwiaty woskowe, trawy jak santorea,
tak zwana trawa stalowa. Myślę, że tutaj też dobrze sprawdziłyby się goździki, jaskry i wszelkiego rodzaju inne rośliny pochodzące z bulw czy cebul. Tak więc podsumowując, pamiętajcie Państwo o tym, aby przyciąć końcówki, wstawiamy do świeżej wody, ewentualnie używamy wszelkiego rodzaju kondycjonerów. Myślę, że dzięki tym kilku prostym trikom będziecie Państwo w stanie dłużej cieszyć się walorami dekoracyjnymi tulipanów z 7 aż do 14 dni. Dziękuję serdecznie.